rachunku historycznego sumienia. O nie trzeba głośno mówić Józefa Mackiewicza. Na pomysł, żeby wziąć ponownie do ręki powieść Nie trzeba głośno mówić Józefa Mackiewicza, wpadłem kilka tygodni temu, podczas lektury dzieła o nieco innym charakterze, jakim jest raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. Zapewne niechcący, nie wprost. Ale za to drobiazgowo z przytoczeniem faktów i danych, które nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości, po raz pierwszy jakiś rząd przyznał w tym dokumencie, że Polska II wojnę światową zwyczajnie przegrała. Mało tego, że była to jedna z największych katastrof w naszej historii. Mniejsza już o trudną do wyobrażenia kwotę ponad 6 bilionów złotych, na jaką opiewają poniesione przez nas straty, czy nawet skalę zapaści demograficznej. Gdyby nie wojna, Polaków byłoby w 1950 roku więcej o 13 milionów. Największe wrażenie robi w tak tzw. raporcie Mularczyka to, czego w nim nie ma, a konkretnie dwie takie kwestie. Pierwszą jest przybliżony choć bilans strat wyrządzonych przez drugiego sowieckiego okupanta. Bo chociaż nie taki był przecież polityczny cel raportu, to jednak siłą rzeczy pełni on rolę bilansu zamknięcia II wojny światowej. A jeśli skala zniszczeń wyrządzonych przez Niemców jest niewyobrażalna, to dla pełnego obrazu skutków wojny dla naszego państwa niewyobrażalność musimy pomnożyć przez dwa. I druga rzecz, która już nie w samym dokumencie, ale w wywołanej nim dyskusji właściwie zupełnie nie wybrzmiała. Kwestia odpowiedzialności ówczesnych władz Rzeczpospolitej, zarówno na uchodźstwie, jak i tych podziemnych. Najtrudniejsza, przemykająca się chyłkiem od przypadku do przypadku przez Polskę dyskusja. Rozmowa, bez której historia pozostanie dla nas bezlitosnym fatum, na które nie mamy żadnego wpływu. A z taką właśnie wizją dziejów, okrutną, choć wygodną dla każdego polityka, którego decyzje przyczyniły się, bądź co najmniej nie zapobiegły być może największej katastrofie w dziejach Polski, rozprawia się w nie trzeba głośno mówić Józef Mackiewicz. Spośród wszystkich jego panoramicznych powieści ta jest chyba najszersza. Składa się z czterech części, z których każda opowiada jeden rok wojny niemiecko-sowieckiej, od 1941 do 1944. Zgodnie z metodą, do której Mackiewicz przyzwyczaił czytelników w innych swoich powieściach, wsłuchujemy się w narady i przemówienia przywódców, odczytujemy depesze i biuletyny. Przede wszystkim widzimy jednak konkretnych ludzi ich słabości, dylematy i heroizm a wszystkie one to kolejna nieodzowna cecha Mackiewiczowskiej prozy, nie pasują do obowiązujących w polskiej historiografii gorsetów. Pisarz robi wszystko, co możliwe, by nie tyle przekonać czytelnika do swojej wizji historii, co zaznajomić go z tym, jak wyglądała ona w rzeczywistości, a nawet więcej. Na sugestię Jerzego Giedrojcia, że Mackiewicz zbyt karykaturalnie przedstawia zaślepienie Armii Krajowej czy Londynu w możności współpracy z Sowietami, Mackiewicz odpowiedział. Możliwie w granicach nieodbiegających od prawdy stonowałem nie jedną rzecz. Naprawdę było o wiele gorzej. Jeśli mielibyśmy jednym słowem określić temat tej powieści, byłoby nim właśnie zaślepienie. Jego efektem było uznanie po 22 czerwca 1941 roku sowieckiej Rosji za sojusznika naszych sojuszników, co dla żyjących jeszcze do niedawna pod komunistyczną okupacją ludzi jest nie tyle niezrozumiałe, co równoznaczne wręcz z kolaboracją. Cała energia, wysiłek wywiadowczy i zbrojny polskiego podziemia ma być decyzją Londynu, formalnie polskiego rządu na uchodźstwie, faktycznie samych Anglików, przekierowany na walkę z Niemcami, tym samym na współpracę z Sowietami. Panowie robią politykę angielską, powiedział Wawrynowicz. Robimy taką, jaką nakazuje nam rząd Rzeczpospolitej w Londynie i władze ZWZ w Warszawie. Mówmy językiem brutalnym w tych brutalnych czasach. Jest to zwyczajne szpiegostwo na rzecz i korzyść bolszewików. To miało iść do Londynu, a idzie do Moskwy. Ja mam dość, ja wysiadam z tej roboty. Dlaczego? Dlatego, że to jest zdrada. Ten sam Ławrynowicz wyznaje chwilę wcześniej Henrykowi, głównemu bohaterowi, nie trzeba głośno mówić Całe swoje życie, całe istnienie swoje poświęciłem walce z bolszewizmem. Przez 24 lata, ćwierć wieku, zakopany w tym gnoju sowieckim, pracowałem i czekałem w najskrytszych marzeniach na zniszczenie tego gówna, tej plugawej zarazy świata. Tymczasem mam tym bolszewikom pomagać do zwycięstwa? Właśnie w chwili, gdy to łajno psie zepchnięte zostało na brzeg przepaści, ja mam nadstawiać głowę swoją, swojej żony, syna. Aby, ja, aby je od tej przepaści ratować. Mackiewicz opisuje kompletną nieprzystawalność realizmu polskich władz do realiów panujących na kresach wschodnich czy szerzej w całej Europie Środkowej. Tam bowiem wybuch wojny powitany został, jeśli nie z entuzjazmem, to co najmniej z nadzieją, której wyrazem było masowe poddawanie się żołnierzy Armii Czerwonej Niemcom. Gotowi pójść z nimi na Moskwę byli nie tylko mieszkańcy krajów bałtyckich, Białorusi czy Ukrainy, ale również bardzo wielu Rosjan. Decyzja polskich władz o wejściu w taktyczny alianz z sojusznikiem naszych sojuszników ma w związku z tym jeszcze inny tragiczny skutek. Ostatecznie rozpada się wspólnota losu i interesu, jaką jest Europa Środkowa. Wszystko, co było Litwą i Rusią, idzie przeciwko bolszewikom. Wszystko, co było koroną, idzie z bolszewikami. Nadwątlona już wcześniej przez kiełkujące nacjonalizmy. Płonie ostatecznie do cna w latach 1941-1944 więź między Polską, a leżącymi między nią a Rosją narodami. Rozwiera się taka przepaść między koroną i wielkim księstwem, jakiej nigdy jeszcze dotąd o tej głębokości w historii nie było. Pisarz, który w rubryce Kraj Pochodzenia wpisywał Europa Środkowa, rozumiał dużo lepiej od emigracyjnych władz tragizm tej sytuacji, jak i jej trwające po dziś dzień konsekwencje. W tym miejscu może pojawić się zarzut, że Mackiewicz, pisząc swą powieść wiele lat po zakończeniu II wojny światowej, wymądrza się, znając już dalszy przebieg wypadków, że z perspektywy lat łatwo jest oceniać i rozliczać przywódców, którzy decyzje muszą podejmować tu i teraz. Ale już tam i wtedy, w sierpniu 1941 roku, Józef Mackiewicz pisał na łamach wileńskiego gońca codziennego. Jakiż ratunek? Jakie wyjście z sytuacji? Jedno tylko. Sowiety należy rozbić, zanim zakończy się wojna. Któż miałby tego dzieła dokonać? W sytuacji roku 1941 mogły tego dokonać tylko i wyłącznie Niemcy. Zechciejmy na chwilę wyobrazić sobie zwycięstwo koalicji anglo-sowieckiej. O losie polskiego narodu moglibyśmy w tym miejscu nawet nie wspominać. Jego los byłby przypieczętowany łącznie z losem innych narodów Europy Wschodniej. Nie byłoby w Europie żadnego czynnika, żadnej potęgi, która byłaby w stanie, albo nawet chciała, wyrwać polski naród z kleszczy destrukcyjnego sowieckiego imperializmu. Dlatego jestem bardzo, ale to bardzo głęboko przekonany, że zwycięstwo koalicji anglosowieckiej byłoby dla Polaków największą klęską, jaka nie tylko ich w tej wojnie spotkać mogła, ale klęską przewyższającą wszystkie dotychczasowe na przestrzeni dziejów. Do tej właśnie klęski. Przy ogromnym udziale, dzięki heroicznej, wręcz pomocy samych Polaków, doszło zaledwie parę lat później. Mackiewicz nie potrzebował szklanej kuli, żeby ją ujrzeć. Wystarczyła mu umiejętność suwerennego myślenia. Pisarstwo historyczne Mackiewicza nie jest bowiem poświęcone koniunkturom, bądź raczej ich brakowi, ale decyzjom poszczególnych ludzi. Nie trzeba głośno mówić, napiętnuje zwłaszcza dwa błędy. Po pierwsze, ślepe. I jak pokazała historia, skrajnie naiwne zaufanie, jakim polski rząd darzył aliantów. Znamy nieprawdę, a propagandę. Podczas wojny kłamią wszystkie propagandy, to jest jasne, o to nie można mieć pretensji. Ale zarówno propaganda sowiecka, jak i propaganda niemiecka, w jednym przynajmniej są szczere. Obydwie mówią to, co w tej chwili chce powiedzieć Stalin lub chce powiedzieć Hitler. Nasza propaganda nie tylko nie mówi. Ale nawet nie jest w stanie powiedzieć tego, co chciałaby powiedzieć polska racja stanu czy polski rząd, a tylko to, co chce powiedzieć angielska racja stanu i angielski rząd. Drugim błędem była kolektywna jednomyślność Polaków, bezkrytycznych w ogromnej mierze wobec zalewającej ich wojennej propagandy. Włosy mogą zjeżyć się na głowie przed możliwością największego w naszej historii oszukaństwa. Czasem się zdaje, że tam syn bez mrugnięcia okiem zamorduje ojca, a matka córkę gdyby się ośmieliła podważyć zaufanie do aliantów. Ta dubeltowa utrata suwerenności politycznej przez państwo i jego pozbawionych faktycznej decyzyjności władz oraz suwerenności myślenia poszczególnych Polaków jest wielkim tematem zarówno pisarstwa, jak i publicystyki Józefa Mackiewicza. Uparte trzymanie się wielokrotnie nawet sfalsyfikowanych dogmatów, podatność opinii publicznej na najbardziej nawet bezczelny frazes. Kolektywna, a w chwilach historycznej próby wręcz ekstatyczna jednomyślność, były cechami, z którymi pisarz walczył całe życie. Jeżeli, jak pisał w zwycięstwie prowokacji, jednym ze sprawdzianów suwerenności państwowej jest nieograniczone prawo wyboru własnych sojuszników, to sprawdzianem suwerenności myśli winno być nieograniczone prawo w wyborze własnych poglądów. Nie trzeba głośno mówić, ukazuje wzajemny nierozerwalny stosunek między tymi dwoma rodzajami suwerenności, widoczny wyraźnie, zwłaszcza w momencie ich utraty. Bezmyślne podporządkowanie jednostek panującemu nastrojowi, dominującej, narzucanej od góry bądź z zewnątrz narracji, okazało się wstępem, warunkiem bezwzględnego podporządkowania całego państwa sojusznikowi naszych sojuszników. Klęski II wojny światowej mogłoby nie być. A z pewnością inne, znacznie mniejsze mogłyby być jej rozmiary, gdyby nie wcześniejsza utrata suwerenności myśli. O tym trzeba głośno mówić, a obecnie, choćby i krzyczeć.